Siema widzowie, dzisiaj akcja siewy. Siejemy jęczmionek prawie wszędzie. Niestety u mnie na dzierżawie glina jak skurczy byk popadało i to nic nie dało. Nic za nic. Przydałoby się tu już masę, bo tam talerzówka by się zapięła albo pługa i by szło. Bo ciapek z maski bamin nie radzi. Myślę, że z jednostki bym też by się nie poradził w tej glinie, by go stawiał bokiem. Idzie Stachu, piątka się grzeje, a ja atakuję pod tego. Pod lasy. Masz, ponagrywaj co na uszu. Maszynę, to się. To dawaj, nagrywam. Ja wiesz co. Atakuj. Zrobiłem tam klemę w końcu i gada jak należy. Powiedz kto ci co zrobił. Nie chyta? A włożyłeś kluczyk? O, światła są. Ty no ale chyta, przecież elegancko. Klema elegancko założona, a ten bendik się wiesza, wiesz? Daj na młotka. Jedno ręki bandyta. Kluczyk do ciapka może, tylko trochę większy. A wiesz co, nie wiem, czy się wiesza bendyk, czy z tym przyciskiem to się z nim ta cholera wie. Rura z okrążeniem, to tylko małpy nie przestał. Podnieś go trochę. Jedziemy robić próbę kręconą, ustawimy na 220 na hektar. Ja też dzisiaj chciałem siać na dzierżawie takiej nowej, ale nie dało rady. No bo kurde, glina straszna jest ogólnie. Straszna glina jest. Już, spokój. Już. Ty go gonię. To jest przyjaciel. Na żyletki tam poszło. Tam grabki z tyłu, nie? Dobra, niech się wisi na razie. Rusz trochę do przodu. Opuszczaj i ruszaj do przodu, żeby też z tyłu. O, dobra. Zaaplikowane. No ten podest właśnie, o tym mówię, nie? Masz tu igomat w garażu? No to podjadę, podjedzie się pod garaż i ten. Tu trzeba śrubkę odkręcić. Ale albo spawarką lepiej. Albo spawarką, no i go cykniemy, bo on do tej, tu jest blacha, widzisz, do tego. Go tu trzeba śrubkę odkręcić. Tą trzeba odkręcić. Tu. Tą? Tak. No i tu też trzeba odkręcić. A no, na chociaż co to jedną odkręcić, żeby opierdolić lepiej. O, trzeba. Wiesz jak zrobiłem, gdzieś podstawię kołka i lewarek dociągnąć. O, mi się zapawa, bo drażni mnie to, bo mi spada, miałem kurde. Odkręcanie. Dobra, wsypiam do tego jęczmienia. Masz Piotruś, nagrywaj, bo ja przygotuję ten. Cię, chodź. Zobaczycie jak ten, zobaczycie jak. Co my widzieliście już nieraz, jak robiliśmy próbę kręconą w tym. W Amazonce właśnie Piotruś się bierasz. Tylko tu jest owiec resztka owsa, trzeba będzie ją wsypać. No to może. Ale ty ją wsypać? No nie sypię, jak to. Po co idziemy mieszać? 70 któryś rocznik? I zobaczcie, oryginalny lakier tu jest. Na niej wszędzie. Dobra, wsio. No jeszcze nie takie wsio. Tyle to tam, kurde. Dwóch stron koła działają. Tak? No. No ostatnie będzie działa? Tak. No to przekręć. Tylko, że jest ten opuszczony, no. Czekaj. No to podnieś już najwyżej ten. To podnieś już tam pod garaż, to się pospawa od razu przy okazji. O, teraz działa.
faktycznie. Dobra. Dobra, poszło. Poszło coś. Czekaj na tę stronę, o. Te. A to i tak poszło, no. To? Dawaj wagę. O. Zobaczymy, jest ustawienie, zaraz ci powiem, jakie ustawienie. Ja sobie wejdę na telefon. Nie, to chyba zwykły. Dwa, trzy, nawalony tam. Drugarnienka. Ja w nich petarda się. Piotruś miał u ciebie ten strzelicy, no i ładnie wygląda, nie? No ładnie. Rajeczki fajnie widać po tych silnikach. Tak, tak, tak. Rajeczki są petarda. Otóż to. Dobra. Mamy, idziemy, zobaczymy ile wyszło. No. Lecimy. 236. Wychodzi na hektar. To co, zmniejszy trochę, nie? Zmniejszy, żeby starczyło do baru. Bo jeszcze braknie. No. To zmniejsz o jedną, jak możesz pozycję i będę. No zmniejszę, nie wychodzę. Na razie 16? Tak. No mój, kręcimy jeszcze raz. A ile wyszło? Bo wyszło więcej niż poprzednio. Oddychę. O jedno. Więcej, a zmniejszyliście? No. Co ty kombinujesz tu, Stachu? Powiedz, no co się tu wydarzyło. Podest mu naprawiam, bo się porwał. No. Popsuł. Jesteśmy, niestety z soboty zrobił się poniedziałek. No bo przyszedł deszczyk ostatnio i nam spartolił robotę. Ale nie stygniemy i działamy. Stachu tu już tu walczy. Fajne miejsce to pole, kurczę, tu hektar pola jest. Ale fajne miejsce, jak przy drodze. Inna perspektywa jest. Siewnik mamy zasypany. Ja sobie otworzę ten siewnik od razu. Ziarko jest. Przekręcimy kołem. Wszędzie leci. Dobra. I dzida. No jak zawsze. Ten to jest... Trzeba z kluczyka go odpalić. Czasem się zacina ten przycisk, nie wiem czemu. Muszę elektrykę na nowo zrobić. Trzeba elektrykę na nowo zrobić i wtedy będzie działało. Zaczynamy od tamtej strony. Mamy 2,5 metra zboża. Tak jak widzieliście próbę, 215, tam 216 na hektar wychodzi. Tu jest równy hektar, także te bronko puścimy. No tam dół. No tu sprężyna jest, a tam nie ma. Wszędzie. Ale nie wyjdzie. Trochę w dole stoję, ale to nic. Na sam dół. Taka, ta sprężyna po to powinna być, żeby dociskała jeszcze ten ja tak zrobię na jednej stronie opaskę znajdziemy w tym grochotniku. No skończymy pracę, pójdzie i skończy te opryski na T1, bo u nas dopiero zboże w T1 fazie. I będziemy coś działać przy ciapku wtedy, żeby doprowadzić go do stanu jak należy. Pomalujemy innym lakierem. O, mam tu takie coś. Pomalujemy innym lakierem i inna bajka będzie. Dobra, ja sobie to
podmienię. To pójdzie tu. O, a to pójdzie tu. Wtedy będzie stawiało fajny opór. O, to będzie automatycznie nam dociskała ta sprężyna do ziemi. Dobra, atakujemy. Pierwszy przejazd. Idzie. No i pyk, mamy to. Pierwszy przejazd za nami. Brona jest zaciskana cały czas. Brona tam jest zaciskana cały czas przez tą sprężynę, którą założyliśmy. I to robi robotę ogólnie. Dobra. Pójdziemy, zobaczymy, czy się nie przytkały. Czy wszystkie sypią po tym przejeździe. No i czwara. Akcja zasypywanie. Masz, opowiesz co ciekawego. Ja mówię, że otwieramy kombinat rolny rolnik.pl. A co ja mam powiedzieć? A ja zamykam, o. Zamykasz, papa. Dobra, ja już skończyłem. Siadam teraz na Amazonkę. Pojeżdżę trochę tym oto tutaj panem. Tutaj masz ścianę. Tam dalej. Tak jest uprawione, że nie widać. To tam widać. Nie, no nie dalej, bo to trochę dobry zrobione. Trochę sąsiada przybrałem. Ale tam to fajnie, no naprawdę podoba mi się. No bo tam to widzisz, no tam jest ładnie zrobione. Mało co tego zielonego w ogóle wyszło. Aż się przyjemnie na nie patrzy. No tu ta, ale tu też nie jest jakoś tragicznie. Są te kuty, no wiadomo, ale... Trzymaj. Grabki robią robotę. Więcej mamy do dodania. Jęczmień, powiem wam, że nie jest jakiś bardzo gruby czy coś. Nie jest też przesiewany taki, jak kupiliśmy, taki się jemy. Ale ciężki jest. W kombinacie klątwa z parczewa, nie no, niedopatrzenie po prostu, brakło nie, nam ropy. Za to, czekaj, jak to ja powiedziałem, jak to Grzesiu mówił, wszystko co inne to jakoś idzie, a gospodarka nie chuja. O, za zdrówko, brakło nam ropy w ciapku, tak czułem, bo 7 litrów tylko było w tym, w zbiorniku, by może starczy, a tu nie, ale mam zmarszczki, ja cię nie jebię. Człowiek już nie jest młody. Siwe włosy się pojawiają. I trzeba spuścić trochę, no już myśleliśmy, że to siłem. Dosłownie, żeśmy to skończyli, nie? Od Miedzy mieliśmy jechać. Mieliśmy jechać od Miedzy, no i się skończyło jak zawsze, nie? O, ktoś do mnie dzwoni. Kobita, zaraz zadzwonię. O, i taka to sytuacja. Przygody, przygody. No i tak to wygląda, idziemy zatankować ciapka i... Teraz się widzimy przy tankowaniu. Zobaczymy, czy odparzą. Filtro. Ale robi roboty człowieku.
coś tam się pojawiło. Up. O, cofa się, to już jest dobry, to jest dobry znak. To jest dobry znak. O, zimno w łapy. Kubin już wystyk, skubany, ale szybko stygnie. Kręć, aby dopomóc. No dobra, zakręci, panie, bez problemu. To jest szało. Nie brakło mu ropy, także wiesz. Jak zgasiłeś przecież. Zgasiłem sam. A zgasiłeś sam? No. Myślałem, że... Nie, jak zdechł człowieku, to był ten. Dobra, już. Taki teren na pełni. Pierdol. Już znowu? Nie, nie brakło, bez przesady, aż tyle to nie chla. To nie 6 garów. Dobra, ja, to ja idę spuścić jeszcze. Proszę kontrolować to. Jakby ktoś chciał Filtron PS 821. Halo?